Siemanko wszystkim ludziska, z tej strony Arek, witam was w poradniku, który zapowiadałem już jakiś czas temu, a mianowicie poradniku jak zmienić niebo w Farming Simulator 17. Ułatwiłem wam troszeczkę robotę, przynajmniej, że tak powiem, starałem się wam jakoś to ułatwić, bo wiem, że czasami niektórzy ludzie mają problemy z tego typu rzeczami. Tak więc od razu przejdźmy do konkretów, co musicie zrobić. Na początek pobierzcie sobie tą paczuszkę o tej nazwie. Macie do niej link w opisie. Jest to już niebo, które już w jakiś sposób jest tam zmienione, ale oczywiście będziecie mogli je sobie później zmienić na jakie tylko będziecie chcieli. Ale ono już ma takie pliki zmodyfikowane, które... No, każda mapa, jaka pobierzecie, chyba że mapa ma to dane jakieś swoje niebo, będzie miała właśnie to niebo, które wy sobie wgracie. No więc, jeśli już pobierzecie tą paczuszkę, którą macie w opisie, no to teraz zabieramy się za podmienianie nieba. W tym celu musicie udać się tam, gdzie macie zainstalowanego farminga. Jeśli macie wersję Steam, no to będziecie musieli gdzieś tam sobie poszukać, ale na przykład osoby, które mają taką wersję normalną z płyty farminga, no to klikną sobie po prostu prawym i otwórz lokalizację pliku, nie? No ja niestety mam na Steamie wersję, także musiałem sobie zrobić taki skrócik. No i właśnie w ten skrót sobie teraz wejdę. I właśnie jak dostaniecie się, że tak powiem, do tego folderu, gdzie macie zainstalowanego farminga, no to powinno wam się pojawić taki tutaj, że tak powiem, zbiór tych wszystkich plików, nie plików, folderów, ale nas to nie bardzo interesuje. My skupimy się tutaj na tym folderze data. Właśnie w niego sobie wchodzimy. Data, tutaj mamy folder Sky i to jest właśnie folder, w którym mamy wszystkie te tekstury i modele nieba, nie? No jak się pewnie teraz większość osób już domyśliła, czekajcie, sobie to przesunę może troszeczkę. Jak się już większość osób domyśliła pewnie, no to po prostu otwieracie to i najzwyklej w świecie zwyczajnie sobie to podmieniacie, nie? Ctrl A, polecam, wtedy wszystko się wam zaznacza. Przesuwacie tutaj i podmieniacie. No dobra, ale teraz ktoś mógłby zapytać, jak na przykład swoją jakoś, nie? Może wam się na przykład ta tekstura nie spodobać i powiecie, a ja sobie chciałbym wgrać jakieś inne niebo, nie? No więc już tłumaczę wam, jak to zrobić. Wchodzimy w takim razie w przeglądarkę internetową. Ale tak pomniejsza, tylko powiem, jeśli już na przykład chcecie, jeśli ta tekstura, która jest tutaj w tej paczce wam się podoba, no to już jest podmieniona, nie? Ale jeśli właśnie chcecie zmienić na jakąś ciekawszą, no to zaraz wam pokażę, jak jakąś fajną sobie poszukać. I jak ją pobrać, nie? Jak ją, że tak powiem, zainstalować. No więc najzwyklej w świecie sobie otwieramy po prostu przeglądarkę. I co robimy? Uwaga, wpisujemy niebo, ale wpisujemy niebo FS15. A najlepiej to wpisać Sky, no bo wiadomo, po angielsku będzie więcej tego wszystkiego. Bo tak naprawdę nie, tekstury nieba w 17 są takie same jak w 15, ale właśnie, żeby to działało na każdej mapie, troszeczkę musiałem tam w plikach pozmieniać. No i teraz, nie wiem, najlepiej sobie wziąć grafikę, nie? I zobaczyć sobie, po prostu, która tekstura nieba wam odpowiada najbardziej. Niektórych nie dajcie się zjeść, bo na przykład niektóre screeny są tak jak ten z 13 albo nawet z 11. Pomimo, że tutaj pisze For FS15, no ale osobiście ja przez długi czas korzystałem z tego nieba i naprawdę powiem wam, że jest kozak. No i weźmy na przykład sobie właśnie to niebo, nie? No to klikamy tutaj, najczęściej właśnie zaraz przy tym zdjęciu jest odnośnik. No i co robicie? No po prostu pobieracie, nie? O, tu na jakąś stronę żeśmy w ogóle wleźli. No ale na pewno tutaj jest... Czekajcie, to jest jakaś reklama, to nie. Chyba nie ten link kliknąłem. O, teraz jest dobrze. I po prostu klikamy download file. Na przykład na różnych stronach to może być całkiem inaczej, nie? Ale akurat w tym przypadku widzę, że na tej zasadzie to działa. Teraz poczekamy, aż to się pobierze. Długo to nie powinno zająć. Dlaczego ja to pokazuję? Bo możliwe, że popełnicie kiedyś błąd, przez który sobie zepsujecie to niebo. I po prostu chcę wam pokazać to, żebyście sobie tego uniknęli. No dobra. Zamknijmy przeglądarkę, bo się nam to pobrało. I tutaj mamy ten pobrany plik z teksturami.
I tutaj, co jest ważne? Właśnie. Dlaczego ja to pokazuję? Bo jak widzicie, czekajcie, sobie jeszcze raz otworzę tutaj ten folder z niebem, który już mamy zainstalowany. Patrzcie, tutaj macie te wszystkie pliki i 3D, nie? Czyli tam Hail, Rain, Sky, Day, Night. I one muszą zostać takie, jak są. Nas interesują tylko tekstury, tak więc to, co ma taką ikonkę Giantsa, znaczy u was nie musi mieć, bo na przykład możecie nie mieć Giantsa zainstalowanego, ale patrzycie tylko na pliki, które mają końcówkę tutaj DDS, nie? Czyli zaznaczacie wszystko, co jest plikiem DDS, nie? Oj, sorry, właśnie, żebyście i 3D nie zaznaczyli, nie? O to chodzi. Po prostu tekstury bez modeli nieba. Shapes i XML, tutaj te pliki zostawiacie również, tylko wszystkie te teksturki DDS. No i po prostu przerzucacie sobie tutaj, przeciągacie. I już macie niebo podmienione. I dosłownie działa to na każdym możliwym niebie z 15. Tak więc jeśli mieliście w 15 jakieś swoje ulubione niebo, które wam się tam podobało i chcielibyście je mieć w 17, nie ma żadnego problemu. Bo osobiście chyba do 17 jeszcze nie widziałem żadnej tekstury nieba, żeby wyszła. Dlatego polecam korzystać z tych 15-kowych. Dobra. Mam nadzieję, ludziska, że pomogłem wam co nieco i rozjaśniłem tutaj, jak to niebo sobie zmienić. Korzystajcie sobie z tego poradnika do woli. Ja dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam na odcinki z farminga. I cóż, trzymajcie się, pozdrawiam was cieplutko i cześć.